Piesek nam teraz troszkę powie o Raven Cardsach. Dostaliśmy 3 takie paczuszki, więc zrobimy sobie opening. Pyk, Raven Cards i mamy 3 paczki. Oj, 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 mechanika hazardowa. I to lubię, to lubię. Człowiek, ja to nie lubię pieniążkami kręcić, ale jak w giereczce jest hazard, no to oczywiście, że zakręcę. Otwieramy. Legenda. 2 zielone i 3 zwykłe. To chyba niezbyt dobrze, co? I każda z tych kart powoduje inne, tak jakby, wzmocnienia. A Shadow Strike. Tutaj jest pod Shadow. Tutaj mamy pod Protection. To może się nam przydać. O! I tu mamy pod Cyklon nasz. Kartę. Tutaj znowu pod Spiritual mamy kartę, która powoduje, że Force Push powoduje jeszcze zwiększenie poruszania się, szybkość poruszania się na 4 sekundy. A tutaj mamy pod Maga. Dobra, kolejna paczka. No co, jest jedna zielona? Tu znowu pod Protection, to spoko. Spoko. Burning Ground, to jest pod Łucznika. I tu znowu Spiritual zielony. Powoduje oszołomienie, tak jest, dezorientację na przeciwniku. Ale cooldown jest zwiększony Whirlwinda, no dobra. Tu też jest pod Protection. I tu pod Holy. Ja w Raven Dawn dostałem fioletową? Dobra, to patrz teraz, legendarna leci. Proszę. Niebieska. No i tak spoko, zobaczymy do jakiej klasy zaraz. Protection. Spiritual. Nie, ale pod kątem typu idealnie pod nas. Idealnie pod nas. Dokładnie tak, jak chcę zbudować postać. Warfare. Kurde, niebieska pod Warfare'a. Będę używał. Fierce Leap. Powoduje, zamiast stuna, powoduje, że zwiększa nasz damage i movement speed. Tu też Spiritual. I zajebiście. I o to chodzi. I o to chodzi. Dobra, i tutaj mamy te karciochy, tak? I co, te karty można sprzedawać na rynku? Później? Jakimś? Za SBT, czy nie? Jak myślicie? Ktoś ma informacje na ten temat? Spoko, spoko, spoko. Fajnie. W sumie okej, wypadło. I teraz jak założyć te karty? No bo one jakby nie było, są kluczowe. Możemy zrobić w ten sposób i wybieramy sobie karty, które chcemy założyć pod danego skilla. Tutaj niestety nie mamy żadnych kart. Tu nie mamy żadnych kart. Tu mamy zieloną kartę i Whirlwinda, pyk. I tutaj również nie mamy żadnej karty. No dobra. Wydaje mi się, że za tą kartę, znaczy tego skilla mogę podmienić. Shield Break, chociaż chyba nie. Szkoda, że nie mogę podpatrzeć, gdzie ma, jakie karty mam tutaj, do których skilli karty w ogóle wypadły mi. Czekajcie, Raven Cards. I chcielibyśmy tylko to i to zaznaczyć sobie. Znaczy, aha, dobra. Here Sleep. A tutaj byśmy chcieli Force Push, Whirlwind, Healing Air Sphere albo Haste. Wróciłem, bo mnie nie było od 18, ale stream był włączony i nie mam klucza. Co jest? A nabiło ci te punkty? Scream? Jak sobie klikniesz w prawym górnym rogu na Twitchu, twój profil? To jest pytanie ważne. Ja nie mam dropów u ciebie? Nie no, są. Bo przecież chłopaki zgarnęli te kluczy.
Normalnie. Zróbmy w ten sposób i tu zobaczmy. Bull Rush, Blade Storm, Fierce Leap, ok. Czyli to jest tutaj. To jest ten skill, który powinniśmy kupić. Ten Shield Break mnie jeszcze zastanawia. Ale na razie to zostawmy. Windwall, Whirlwind. Ale ten Whirlwind jest kiepski, tak szczerze mówiąc. Force Push. To jest odpychanie. I to też nie jest dla nas skill, bo my nie chcemy odpychać ludzi. Ale to już bym chciał jak najbardziej. Friendly. Target. Wind Aura. I to powoduje dodatkową aurę. I to jest bardzo spoko. No i tutaj widzę, że pasywkę jakąś możemy wziąć. Nie wiem, jak to działa. Party Recovery. 3 skill pointy są potrzebne, żeby się uczyć tych rzeczy tutaj. Okej. To dużo tych skill pointów jest potrzebnych. I tutaj też są po 3 potrzebne. Natomiast Wind Mastery to jest coś, co potrzebujemy, co chcę sobie kupić. Poza tym cooldown skrócony by mógł być. Tak, cooldown. Znaczy haste'a i cooldown skrócony. Tutaj dwie pasywki byśmy mogli wziąć ewentualnie. A resztę potrzebujemy 3 skill pointy, żeby tutaj przypierdzielić. A mogę na przykład... Nie, nie mogę już tak zrobić. No dobra, to chyba tyle. Czy tak to wygląda? Niestety nie skorzystaliśmy z tych kart, z tego co widzę. I nie skorzystamy, prawda? No, nie mamy tych kart. Do tych umiejętności, które my akurat potrzebujemy. Tutaj spróbujemy tą kartę wykorzystać i jeszcze zobaczę tylko, jakie mam karty, jeśli chodzi o... Healing Air Sphere jeszcze bym zobaczył. I Haste'a bym zobaczył, czy to później wykorzystam, czy nie wykorzystam. Tego raczej nie wykorzystam, bo to wymaga health'a. Chociaż może. Regenerację całej drużyny. A hejścik tutaj o 50%. To jest też dobre. Kurde, to będzie dobry build pod tą postać. Ja tego hejsta mogę wzmocnić jeszcze, wiecie? Kartą, bo mam. I to będzie powodowało, że... Skill and basic attacks made by targets affected by your haste will shock their targets. Czyli jeszcze dodatkowy damage będzie powodowany, jak haste'a sobie zarzucimy. To będzie bardzo dobre. Kurde, koks. Fajne. Fajne. Czyli coś z tego będzie.